Rejmonta i Broniewskiego, bez tramwajów. Tymczasem Zamość myśli nad autonomiczną linią tramwajową, a Sejm nie myśli i po prostu chce zakazać fotografowania kolei i samolotów. P+R Młociny będzie z panelem fotowoltaicznym na samym dachu, a w Warszawie będzie mnóstwo utrudnień, m.in. frezowanie i zamknięcie jednej jezdni, Hynka. Tymczasem Warszawa Zachodnia zamyka kolejną nawę tunelu Prymasa Tysiąclecia. I o tym nie tylko. W kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, w piątek, 14 lipca. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i trzymaj wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym, czyli mojego autorskiego przeglądu najciekawszych newsów z Warszawy i Polski, głównie komunikacji miejskiej i publicznej. Co najważniejsze w Warszawie? No oczywiście awarie wind na stacjach metra. Świętokrzyska, Ulrychów, Szwedzka i Młociny. Tam nie działa jedna winda, a na Marmoncie jest modernizacja. Tymczasem tramwaje na Rejmonta i Broniewskiego nie będą kursować już od poniedziałku do mniej więcej połowy sierpnia. Czemu? Bo są wymieniane właśnie na tym skrzyżowaniu rozjazdy i oczywiście też są robione prace przy przejeździe kolejowym. Co ważne, będzie to podzielone na dwa etapy. Pierwszy się zaczyna już ten poniedziałek i będzie do końca miesiąca. Będzie przejazd północną stroną Rejmonta, właściwie północną jezdnią, tramwaje już całkowicie nie będą funkcjonować, a następnie w sierpniu będą objazdy już po południowej jezdni i południowej części skrzyżowania. Całe skrzyżowanie oczywiście będzie zwężone, tam będzie zwężenie do jednego pasa w każdym kierunku, więc ogólnie bym powiedział, że będzie całkiem kiepsko. Tramwaje i autobusy też jeżdżą objazdami, autobusy jeżdżą ogólnie wszystkie w tym rejonie objazdami, również z autobusami nocnymi, a tramwaje nie jeżdżą. To znaczy, 22, 33 i 35 będą jeździć do Piasek, 26 do Nowe Bemowo. Jest też jeszcze parę innych utrudnień tramwajowych w tej okolicy. Natomiast to ważne, za tę linię tramwajowa będzie jeździć będą jeździć linie autobusowe zastępcze, czyli Z35 pomiędzy Piaskami a Nowym Bemowem i Z33 pomiędzy Piaskami a metro Młociny. Także takie tutaj dosyć duże utrudnienia będą teraz realizowane właśnie na Bielonach. Tymczasem na Puławskiej tramwaj nam przypominają, że zielone torowisko powstaje i że już we wrześniu skorzystamy z tego i będziemy mogli tędy funkcjonować i jeździć. Bardzo dobrze, bo tramwaje na Płockiej powinny już wrócić, bo już za długo ich nie ma. Tymczasem, tak, Zamość i myśli o budowie nowej linii tramwajowej. Brzmi to ciekawie. No, zobaczmy dokładnie, jak to wygląda. Autonomiczna linia tramwajowa o długości 6 km. Brzmi ciekawie. Szukamy podmiotu, który opracuje koncepcję linii tramwajowej o długości 6 km wraz z przebudową ulic i niezbędną infrastrukturą. Tramwaje miałyby być obsługiwane przez pojazdy autonomiczne bez dokumentu lotniczego. Dokument ten posłuży do opracowania wniosku o dofinansowanie unijne. To autorski pomysł prezydenta Andrzeja Wnuka. Co ważne, czemu ma być to dopracowane w ten sposób, jak najszybciej? Bo tak, cały projekt, właściwie cała koncepcja ma być zrobiona do 5 września tego roku, więc szybko. A dlaczego? Ponieważ ma być to szybko zgłoszone do dofinansowania na środki Unii Europejskiej, które są przewidziane na budżet 2021-2027. I w ten sposób tramwaj w Zamościu może się pojawić. Byłaby to nie lada gratka dla miłośników i dla wszystkich innych entuzjazmów komunikacji miejskiej, jak również duża atrakcja turystyczna. Najkrótsza linia tramwajowa w Polsce. Jedyna linia tramwajowa z autonomicznymi pojazdami. I infrastruktura tramwajowa całkowicie obsługiwana przez pojazdy autonomiczne. No i też najnowsze miasto, które wkracza do ery tramwajów. Więc ja tylko powiem, kibicuję Wam i oby Wam się oczywiście udało. Jak będę tam może w ramach jakiegoś okiem awiznosza, to oczywiście nagram jakiś film o tym, gdzie by ten tramwaj miał powstać. Dobrze, no miło się zrobiło, nowe trasy tramwajowe, tramwaje nie zagrożone, ale pociągi, samoloty, drogi, wszystko to już tak. A dlaczego? Meto też. A dlaczego? No bo zakaz fotografowania infrastruktury krytycznej już niedługo może wejść. To znaczy, na razie Sejm przyjął to. W jaki sposób przyjął tą Sejm uchwałę?
No, całkiem ładnie. W głosowaniu z Sejmu 7 lipca Sejm przyjął nowelizację kodeksu karnego. Z zagłosowaniem koalicji, koalicja rządowa była całkowicie za, opozycja się prawie całkowicie wstrzymała, jeden był poseł przeciwny. 100% dla tego posła. Co ważne, nowelizacja trafi teraz do Senatu. Najgłośniejszym elementem nowych przepisów jest znaczne zaostrzenie kary za szpiegostwo. Zdaniem ekspertów, cytowany przez Bankier, on ma publicystyczny charakter, bo zawodowy szpiedzy to nie odstraszy. Przepis został zaostrzony w trybie projektu poselskiego. W związku z tym nie było ani międzysortowych, ani społecznych konsultacji nowelizacji. No i teraz co ważne, wraca tabliczka zakaz fotografowania. Jak ta tabliczka będzie wyglądać, tego na razie nie wiemy. Tu mamy takie poglądowe zdjęcie, ale wiemy tylko wyłącznie, że będzie ono określone przez Ministerstwo Obrony Narodowej. I w ten sposób będzie trzeba to wywiesić. Będą mogły to wywiesić specjalne instytucje i organy, które są krytyczne. Jakie takie instytucje są krytyczne? PKP, niektóre obiekty drogowe, jak i również metro warszawskie. Tramwaje raczej nie są brane pod tego typu elementy, ale na przykład taka Warszawa Zachodnia, wszystkie linie kolejowe Warszawy, Warszawa Wschodnia, cała linia średnicowa, wszystko jest obiektem krytycznym. Więc wtedy temu wszystkiemu nie można robić zdjęć. I teraz, żebyście dokładnie zrozumieli, co właśnie wam w ten sposób powiedziałem, bo może dokładnie nie zrozumieliście. Jeżeli taka tabliczka będzie gdzieś powieszona, już palicho od tego, że taką tabliczkę nie mogą sobie powiesić gdzieś na płocie, za drzewem, nikt jej nie zobaczy, a i tak będzie obowiązywać, to powiedzmy, że taka tabliczka wisi na Warszawie Zachodniej. To po pierwsze, nie zobaczycie jej wjeżdżając pociągiem, bo raczej nie będzie informacji w pociągu, że właśnie wjechaliście na dworzec, który ma zakaz fotografowania. To po pierwsze. Po drugie, jak już ją zobaczycie, to nie możecie zrobić zdjęcia peronowi, stacji, dworcowi, pociągowi, torowiskowi, nawet drzewu na terenie stacji, elementom zielonym, czy nawet całej oprawy wizualnej, kiedy odjedzie twój pociąg, bo to jest zdjęcie infrastruktury krytycznej. Nie możesz zrobić zdjęcia rozkładowi jazdy, bo to jest zabronione. I grozi ci za to nawet kara więzienia i grzywny. W ten sposób ogranicza się całkowicie dowolność słowa, a właściwie dowolność i wolność w Polsce, bo nie możemy my, wszyscy Polacy, robić zdjęcia pociągom. No dobra. Trochę tutaj może pociągi was mało interesują. Wiadomo, że jeżeli przejedziecie przez przejazd kolejowy i nagrywacie na przykład wideo rejestrującym cały was przejazd, no to się nic nie stanie. Chyba, że przejedziecie przez przejazd kolejowy, to już jest pierwszy punkt, albo nie daj Boże, zatrzymacie się na przejeździe kolejowym i przepuścicie pociąg. Co zrobiliście? Nagraliście pociąg. Nie wolno. No dobrze, może oczywiście trochę zbyt bardzo odjeżdżam, ale na przykład tacy spoterzy na górce spoterskiej, na lotnisko Szymona, nie mogą już robić zdjęcia samolotom, bo to jest całkowicie nielegalne. Albo na przykład powiedzmy, że teraz, jak siedzę tutaj na drzewie, o, samolot, to zrobię mu zdjęcie. Nie wolno, bo zaraz pójdę siedzieć w więzieniu. No właśnie, to robi dosyć dużo, bardzo dużo problemów prawnych i właściwie problemów wolnościowych. Ja na przykład w ten sposób nie będę mógł do was nagrywać wszystkich filmów o Warszawie Zachodniej, warszawskiej średnicy 2050, średnicy Warszawy Wschodniej, linii kolejowej do Wawra, Otwocka, czy na przykład tunelu w Legionowie, który został ostatnio oddany do użytku. Byście nie zobaczyli, jak ta cała budowa powstawała krok po kroku, jak powstawała linia kolejowa do Zegrza Południowego, jak powstaje tunel w Sulejówku, tunel w Kobyłce, czy wiadukt w Kobyłce Osów, który będzie oddany na dniach. Tego wszystkiego nie będziecie mogli zobaczyć ponownie, bo to wszystko będzie nielegalne. No i w ten sposób ja nie będę mógł tego dla was nagrywać. Ja od najbliższego filmu będę wam to przed każdym filmem przypominać, abyście wiedzieli, co dokładnie nam aktualnie rząd chce zgotować. Całkowity zakaz infrastruktury krytycznej. Oczywiście. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko jest już czarne. Wiadomo, jeszcze Senat musi zagłosować, później jeszcze musi prezydent to podpisać i jeszcze jest taki szpokój, jak w teorii można robić zdjęcia, ale tylko i wyłącznie, jeżeli napiszecie specjalne pismo i dostaniecie na przykład od PKP jednorazowe pozwolenie. Ale bądźmy szczerzy, jednorazowe pozwolenie przy nagrywaniu przeze mnie mniej więcej 50 filmów miesięcznie to jest właściwie nic.
ile miałbym wysłać tych pism w ciągu miesiąca? 20? Musiałbym do tego zrobić jakiś algorytm, który by wypisywał za mnie autonomiczne te pozwolenia i mówię się szczerze, PKP nie byłoby raczej skłonne przy wypisywaniu tego typu pozwoleń. Na przykład, jeżeli bym przypadkiem zrobił zdjęcie, jak jakiś pociąg wjeżdża na zły tor. Wiadomo, że to jest nie w kwestii inwestora, znaczy nie w kwestii zarządcy infrastruktury, abym nagłośnił sprawę, że znowu zrobili jakiś błąd. Wiadomo, prawda? No a teraz to wszystko może być zamknięte czarną kotarą i nikt nie będzie wiedzieć, co się dzieje na kolei. I najważniejsze, to też jest strzelenie sobie samemu w stopę przez rządzących. Nikt nie będzie mógł zobaczyć, jak Polska się rozwija, bo nie będzie można robić zdjęć, jak budują się nowe dworce, jak buduje się nowa średnica w Polsce, znaczy w Warszawie, jak buduje się tunel w Łodzi, czy jak będzie się budować nowa Warszawa Wschodnia. Tego wszystkiego nikt nie zobaczy, bo nie będzie można tego pokazać. Miejcie to na uwadze, dajcie mi znać w komentarzu, co tam sądzicie. Jak powiedziałem na wstępie, to raczej szpiegów, faktycznych szpiegów, nie odstraszy, bo umówmy się, takie przepisy, oni i tak są dobrze zamaskowani. A my, którzy się dobrze oznakujemy, ja na przykład zawsze klatam przy witach służby krytycznej i w ogóle klatam zawsze dronem, jestem w kamizelce. Teraz na przykład we wtorek będę na Warszawie Zachodniej, też będę chodzić w kamizelce, będę zwiedzać całą stację w budowie. Czy to też będzie całkowicie nielegalne? Nie wiem, na razie jeszcze przepisy nie weszły, więc do tego czasu będę na spokojnie nagrywać i przypominać wam, że już niedługo to wszystko może zniknąć. Dobrze, oczywiście też zależy od tego, jak policja będzie respektować te przepisy i czy faktycznie za każdym razem, kiedy wystartuje dronem na Warszawie Zachodniej, to będzie a pan co tu robi, bo tu chyba nie wolno infrastruktury krytycznej nagrywać, prawda? Tylko z ciekawostek wam powiem, że sam nie miałem takich incydentów. Wiem, że jedna osoba, już parę osób zresztą, aktualnie jeszcze te przepisy nie weszły, przypominam, zostały zamknięte w areszcie i przesłuchiwane, czemu robią zdjęcia pociągom. Czemu robią zdjęcia pociągom? Ja nie miałem takiej sytuacji, że zostałem zatrzymany, ale chociaż w ten sposób może tego nie ujął. Parę razy zostałem spisany przez policję, bo latałem dronem i nagrywałem, jak jeżdżą pociągi na Warszawie Zachodniej. To nie był jeden raz, od razu odpowiadam. I oczywiście to się działo dopiero, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Nie będę ukrywać, że jesteśmy pod presją teraz wojny. Ale to nie powód, aby ograniczać nam wolność w Polsce w tak mocny sposób. No i całkowicie ograniczając moją działalność. Już swoją drogą. Dobrze. Przejdźmy do innego tematu, kolejnego, bo nagrywam ten temat o zakazie fotografowania już chyba trzeci raz, bo za każdym razem zbyt mocno odjeżdżam. A wiadomo, że cały czas mimo wszystko staram się od polityki unikać, ale kiedy wchodzi w moje buty, no to i moje życie, no to niestety czasami trzeba o tym pamiętać. Ale przejdźmy do CPK, bo to jest zupełnie niepolityczny temat. Czyli oczywiście, CPK szykuje się do budowy kolei dużych prędkości pomiędzy Warszawą a Łodzią i pod Łodzią. Co ważne, pod Łodzią ma być to ciekawa linia kolejowa. Nie tak, to się teraz buduje, ale również drugi tunel dla pociągów dalekobieżnych. Co ważne, ta linia ma powstać niedługo, a na razie muszą powstać komory. Na jednej i po jednej i po drugiej stronie miasta. Wedle nowego przetargu zostało to po drugi raz podpisane. Jeżeli to im faktycznie uda się ogłosić i rozpocząć budowę, to mniej więcej w przeciągu roku powstanie komora fabryczna, bo to jest ta ważniejsza komora. W której też będzie kończyć się tunel aktualnie średnicowy dla pociągów aglomeracyjnych. Następnie w Orzeszowie Mazowieckim, tego też wam nie będę mógł pokazać, będzie wygodniej i bezpieczniej, bo powstaje tam nowa stacja kolejowa. Według PKP już po wakacjach we wrześniu zobaczymy, właściwie będziemy korzystać z nowego drugiego peronu. Sama budowa ma się zakończyć mniej więcej pod koniec tego roku, a nie byłem na konferencji i nie zwiedzałem placu budowy, bo akurat jestem cały czas na wczasach, jak nie widzicie. Nie mam jej jeszcze w Warszawie, będę jutro to dopiero w Warszawie. Następnie wracamy do kolejnych tematów. Tylko jeszcze na dygresję, będę jutro w Warszawie, bo też w poniedziałek będzie jedno otwarcie jednej z inwestycji, które wam pokazywałem. Szczegóły niedługo. Tymczasem ekologicznie na Młocinach będzie nowy dach nad P+R Młociny. Na tym budynku, wiecie, wysokim, będzie na ostatniej kondygnacji postawiony nowy dach, tylko że z panelów fotowoltaicznych. Będzie to realizowanie dosyć długo, ta budowa będzie trwać, ale miejmy nadzieję, że to faktycznie powstanie przez 15 miesięcy. Będą też banki, nowe oświetlenie, banki energii, oświetlenie nowe i tak dalej. Według mnie to jest świetny krok przez te w ekologię, jak i również to, że robią coraz więcej wiat zielonych. Już 50 zielona wiata została postawiona w Warszawie, do końca roku będzie ich 90. Zielona wiata, czyli wiata przystankowa z
trawą na dachu. No, nie będę mówić, jakie to ma korzyści, bo możecie sami do tego dojść przecież. Kolejne tematy to oczywiście mnóstwo utrudnień, między innymi Chynka jest aktualnie zwężona, jedna jezdnia tylko łącznie. Co ważne, linie 141, 189 i 401 będą jeździć objazdami przez najbliższy tydzień od poniedziałku. Następnie na Górczewskiej tramwaje nie jeżdżą, linie 28 i 78 jeżdżą inaczej, 78 w relacji Żyreń FSO koło, a linia 28 Dworzec Wschodni metro ma remont. Co do 78 jeszcze tylko dopowiem, że on nie będzie jeździć po najkrótszej linii oporu, tylko będzie jeździć po trasie Żyreń FSO, Powstańców Śląskich, Radiowa, Dywizjonu 303 i następnie koło. Także taka tutaj będzie zmiana i ta zmiana też wchodzi w życie od poniedziałku. To jest oczywiście spowodowane przez budowę drugiej linii metra. Ta zmiana, nie mamy informacji do kiedy będzie taka, więc domyślam się, że dosyć długo. Następnie awaryjna naprawa jest ulicy Malborskiej. Awaryjna jest naprawa całej nawierzchni i różnych elementów. Linie 120, 160, 240, 256 i 527 czy N11 będą jeździć objazdami od poniedziałku. Taka organizacja ruchu będzie trwać przez najbliższy czas. Przez to też metro Konatowicza 06 i 08, jak i również metro Konatowicza 06 i 08 to będą przystanki autobusowe, z których te linie autobusowe będą teraz odjeżdżać, bo nie będą jeździć Konatowicza. No i też będzie nieczynny cały zespół przystankowy Knapika 01 i Knapika 02. Następnie te utrudnienia, o których powiedziałem na wstępie, dotyczą linii autobusowych i tramwajowych 23, 26, 28, 33, 35, 110, 116, N01, N41, N43 i N91. Także bym powiedział, że całkiem duże utrudnienie. Bądźcie przygotowani na to, że no, na Bielanach to tym tramwajem za daleko nie pojedziecie, a nawet do Metamołociny to już na pewno nie. Tak to jeszcze wygląda jeszcze raz, jakbyście chcieli zobaczyć. Następnie przypominam Wam, że, a właściwie was informuję, że remont będzie na wierzchni ulicy Górczewskiej, znaczy Grójeckiej, to choć już rozpędzam, w najbliższy weekend. Jak to będzie wyglądać? A, no, dokładnie w ten sposób. Będą zamknięte dwa z trzech pasów w kierunku centrum do placu Zawiszy. Właśnie w ten sposób to będzie wyglądać i to będzie w najbliższy weekend się dziać, czyli już właściwie od dzisiaj. Kiedy to oglądacie, to już się zadziało. Czekajcie, jeszcze sprawdzę. Od 22, czyli mniej więcej jak to oglądacie. Następnie kolejne informacje, czyli przejazdowanie ulicy Chynka. Właśnie jak powiedziałem, jedna jezdnia została zamknięta, a druga jest aktualnie dwukierunkowa jedna jezdnia. No, musicie myśleć, jakie tam będą korki. Oczywiście są objazdy Komitetu Obrony Robotników, czy 1 sierpnia można objechać na okrągło. Autobusy jeżdżą objazdami i taka organizacja ruchu będzie przez najbliższy tydzień, całkiem długo, bo od poniedziałku to będzie do 24 lipca. Następnie drugi etap na rondzie Radosława. Tam faktycznie ten etap, drugi etap, to będą wymiany krawężników na zewnętrznej stronie ronda, jak i również przeniesienie paru przystanków autobusowych. No i najważniejsze prace będą trwać mniej więcej do połowy sierpnia w aktualnym tym etapie. Kolejny etap to będzie całkowite zamknięcie ronda na mniej więcej 4 dni i frezowanie tej całości. Także taka ciekawostka. No i na koniec jeszcze parę informacji, czyli Warszawa Zachodnia. Dzieje się? Dzieje się! Już pomijając to, że tego nie będę mógł pokazać, jeżeli będą nowe przepisy, to przypominam Wam, że nie tylko i wyłącznie Warszawa Zachodnia jest przebudowana, również tunel Prymas Tysiąclecia i od poniedziałku będą utrudnienia, a mianowicie będzie zamknięte całkowicie Nawa Zachodnia i będą objazdy, będą zwężenia, będą po dwa pasy w każdym kierunku mniej więcej dla samochodów. Tak to będzie zrealizowane. Tutaj widzę, że jeszcze są trzy pasa, tu się wszystko będzie zwężać. No i na koniec oczywiście sondaże mniejsza z tym, czyli po kolei. Pierwszy sondaż, który możemy zobaczyć, to co najbardziej nie podoba Ci się w podróżowaniu warszawskim transportem publicznym? Na 1200 głosów jesteście dosyć porówno podzieleni. Czyli 26% z Was stwierdziło, że najbardziej Wam się nie podoba czas przejazdu. 25% z Was zagłosowało na częstotliwość podjeżdżania pojazdów. 26% z Was zagłosowało, czyli na równi z czasem przejazdu, że siatka połączeń jest kiepska. I 14% z Was zagłosowało, że komfort jazdy jest inny. Na inne zagłosowało 9% z Was. Następnie quiz, mniejsza z tym, ile mostów jest w Warszawie. Na większość z Was zagłosowało poprawnie. Na 1400 głosów zagłosowało większość z Was, 59, że jest ich 11. Jakie dokładnie? No już mówię, Most Świętokrzyski, jaki Most Świętokrzyski? Most Małej Skłodowskiej Kili po kolei idąc, czyli północnie, Stefana Grota Roweckiego, Most przy Cytadeli Kolejowym, Most Gdański, Most Śląsko-Dąbrowski, Most Świętokrzyski, Most Średnicowy, Most Poniatowskiego, Most Łazienkowski, Most Siekierkowski i Most Anny Jagiellonki Południowy, najnowszy, który się pojawił w Warszawie. Oczywiście
powstaje teraz nowy most na Pragę. Most, kładka, zwał jak zwał, przeprawa faktycznie przez Wisłę i to nad wodą. No i niedługo będzie dosyć dużo nowych mostów i kładek, które się pojawią w Warszawie. O nich niedługo będę mówić Wam w ramach Studium Warszawy. Pierwszy film ze Studium Warszawy niedługo. Miałem go nagrać dzisiaj jeszcze, ale już jest tak późno, że go nie nagram niestety. No i na koniec jeszcze jeden, czyli jeszcze dwa sondaże, czyli pierwsze właśnie o Studium Warszawy. Które studium mam dla Was przeanalizować najpierw. Większość z Was zagłosowało na 1300 głosów, że o nowych trasach tramwajowych i o liniach metra. I szczegóły będziecie zobaczyć już niedługo. Będzie najpierw o nowych liniach metra, później o tramwajach. Tak zagłosowaliście na moim serwerze Avizalandia na Discordzie. Jakbyś ktoś z Was słyszał, właśnie mi się zatyka trochę nos, więc mówię przez nos. No i na koniec jeszcze pytanie świeże, więc jeszcze nie jest pełny sondaż, ale na 772 głosy większość z Was zagłosowało, że co jest najlepsze w warszawskim transporcie publicznym? Siatka połączeń 43%, częstotliwość 37%, 9% na komfort jazdy, 7% na czas przejazdu, czyli faktycznie czas przejazdu i komfort jazdy według Was jest najgorsze. No ciekawe to wyszło, inne w komentarzu 3%. No i na koniec oczywiście dziękuję Wam za to, że dotrwaliście w tym dosyć ciekawym filmie. Jest Was tutaj już ponad 11841 osób. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że tutaj cały czas jesteście. Kolejne filmy na najbliższe dni, to oczywiście dosyć dużo będzie się działo. Jutro, jak mi się uda, to zobaczycie film o S7. To też jest chyba infrastruktura krytyczna, więc też tego nie zobaczycie już niedługo. Ale co ważne, no to zachęcam Was również do wspierania. W ten sposób możecie zobaczyć niektóre filmy przedpremierowo, wcześniej i na pewno część z Was z tego korzysta, jest tym zainteresowana. Co ważne, coraz więcej filmów, coraz więcej ciekawych inwestycji przed nami i oczywiście postaram się przeanalizować całkowicie to Studium Warszawy, które jeszcze nie jest konkretne i zakończone, bo cały czas jest jeszcze, są trwają konsultacje społeczne, ale możemy dokładnie to zobaczyć, co tam już nam teraz pokazuje Warszawa. Także do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Trochę masło maślane mi wyszło, ale co ja powiem, jutro i pojutrze, i pojutrze, po dwa filmy dziennie. To przecież nie jest tak dużo. Cześć! Jeszcze dla Was taka ciekawostka. Właśnie teraz skończyłem już nagrywanie mniejsza z tyłu. I tutaj, na dole, takiego agenta zobaczyłem, który czekał ewidentnie, aż skończę nagrywać, aby móc się na spokojnie, jak zawsze wieczorem, przespacerować, bo go tu już widzę któryś raz wieczorem, więc pod moim tomkiem na drzewie ciekawe rzeczy się dzieją.